Decyzja. Na białej tkaninie wyrastały piękne róże, otoczone żywą zielenią swych liści. Kończyłam kolejną z nich i tak obrus, który miałam wykonać, coraz bardziej nabierał odpowiednich barw i kształtów. Tak samo nabierała barw wiosna wkraczająca na ziemię. Topniały śniegi, wesoły świergot ptaków coraz częściej przenikał poranki, a słońce użyczało nam swojego ciepła. Pięknie, pięknie! Jak tak dalej pójdzie, to przed świętami obrus będzie gotowy, rozległ się przy mnie delikatny głos matki. Ona zawsze umiała zauważyć i docenić dobro, nasze starania i umiejętności. Tym nas do siebie przyciągała. Wzbudzała zaufanie i miłość. Mam taką nadzieję. Będzie można go sprzedać i zakupić, co trzeba na Wielkanoc. Cieszyłam się na myśl, że choć w ten sposób mogę się odwdzięczyć za wszystko, co otrzymuję w tym domu. To też była zresztą jedna z form naszego utrzymania. Haftowałyśmy, by później móc to sprzedać. Twoje prace są bardzo ładne i nie brak na niechętnych, Haniu. Pamiętasz twoje początki, jak płakałaś, że nigdy się tego nie nauczysz? Tak, ale matka i w ogóle wszystkie wychowawczynie są wobec nas tak cierpliwe i wyrozumiałe. Nigdy nie należy się zniechęcać. To matki zdanie mocno utkwiło w mej pamięci i staram się je stosować w swoim życiu, tak na co dzień. Chociażby przy tym obrusie. Już tyle razy myliłam haft, musiałam pruć i zaczynać od nowa, że niewiele brakowało do rezygnacji. Pokazała mi róże, które przysporzyły mi najwięcej kłopotu. Jesteś bardzo pojętną uczennicą, powiedziała z uśmiechem. Poza tym umiesz już bardzo dobrze czytać, pisać i liczyć. Nie masz problemów także z innymi obowiązkami domowymi. Cieszę się z twoich osiągnięć. Miło mi było słuchać tych słów. Siedziała blisko mnie i gdy tak wymieniała moje możliwości i postępy, doszła mi nagle do głowy myśl, że niedługo kończę 15 lat. Tak mijał już 8 rok mojego pobytu w domu i nadchodził czas, by zastanowić się, co dalej. Miałam już pewne plany i marzenia na przyszłość, ale z drugiej strony żal mi było opuszczać matkę Zofię, mistrzynię i koleżanki. Smuciłam się nieco na myśl, że kiedyś opuszczę ten dom. Mogłam w nim zostać jako mistrzyni, lecz w głębi serca czułam, że moje powołanie jest inne. Haniu, czy ty mnie słuchasz? Matka Zofia wyrwała mnie nagle z zamyślenia. Widzę, że błądzisz gdzieś w wyobraźni. Przepraszam, ma matka rację, ale to przez to wszystko. Przez co? Zapytała, widząc moją niepewność i zmieszanie. Przez to, że już tyle czasu minęło, jak tu jestem. Przez to, co matka teraz mówiła. Przez to, że tak kocham to miejsce, że żal mi będzie go opuszczać. Czuję, że matka chce zapytać o moje plany na przyszłość. Spojrzałam na nią pytającym, nieco lękliwym wzrokiem. Haniu, przecież wiesz, że nikt cię stąd nie wyrzucał ani wyganiał nie będzie. Ale w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej? Jeśli chcesz, możesz pomóc w nauczaniu dziewcząt w tym domu. Możesz im przekazywać wiedzę i umiejętności, które sama zdobyłaś. To już zależy od ciebie, jaki stan życia wybierzesz. Ja mogę ci jedynie pomóc w jego rozeznaniu. Może ci pomóc spowiednik, ale nade wszystko proś gorąco Pana Jezusa, bo objawił ci swoją wolę względem ciebie. Nie należy się śpieszyć, ale i odkładanie takiej decyzji nie jest dobrym rozwiązaniem. Dużo już o tym myślałam. Chciałabym mieć rodzinę i dzieci, być dla nich mamą, tak jak matka jest dla nas. Popatrzyła na mnie swym serdecznym wzrokiem i przytuliła mocno do serca. Czyniła to bardzo często względem każdej z nas. Rozmawiałyśmy na ten temat jeszcze kilka razy. Matka nigdy nie narzucała mi gotowych rozwiązań, lecz podpowiadała i podprowadzała na właściwą drogę. Kilka miesięcy później, by zdobyć posag, znalazłam się na służbie u dobrych, bogobojnych ludzi. Przewijało się u nich mnóstwo gości. Interesantów, znajomych, duchownych, z rodziny. Trudno było spamiętać ich wszystkich.
Dlatego tym bardziej byłam zdziwiona, gdy pewnego dnia gospodarz przyniósł mi wiadomość, iż zacny szlachcic z imieniem Andrzej, jego powinowaty, prosi o moją rękę. Mówił o nim same dobre rzeczy, lecz nie chciał dawać odpowiedzi bez rozmowy ze mną. I tak w niedługim czasie stanęłam na ślubnym kobiercu. To, czego nauczyłam się w domu matki Zofii, przydaje się każdego dnia. Ułatwia życie i umożliwia wiele spraw, broni przed biedą. Choć niektórzy dziwią się mojej wiedzy, nie dowierzają, to jednak pragnę, by moje dzieci otrzymały takie samo wychowanie. Chcę, by i w ich pamięci i sercu była obecna osoba matki Zofii. Tak wiele jej zawdzięczam.